Hejka, hejka, witam Was bardzo serdecznie, jestem Marta, jesteś na kanale Enjoyment Family, a dzisiaj, tak jak widzicie po tytule odcinka, zajmiemy się tematem odpieluchowania. To jest odcinek, którego nie miałam w zamiarze nagrywać, natomiast macie dzieciaki w podobnym wieku i natłok wiadomości, które dostałam na Instagramie, jak nam się udało to zrobić, stwierdziły, właściwie za mnie, że taki odcinek byłby fajnym tematem tutaj też dla Was, tym bardziej, że pisałyście mnie, że już na przykład próbujecie odpieluchować swojego malucha 2 miesiące, 3 miesiące i to nie idzie. Nasze odpieluchowanie zajęło 3 dni, ale mogę powiedzieć, że po 2 dniach już było ekstra i właściwie nie było awarii. I stwierdziłam, że warto się tym podzielić, bo w sumie sama podchodziłam do tego tematu bardzo zestresowana, bardzo się nim przejmowałam i zastanawiałam się, jak to zrobić, żeby zrobić to dobrze i żeby nie było to uciążliwe zarówno dla nas, jak i dla malucha, żeby nie było to stresujące i tak dalej. Więc jeżeli jesteście ciekawi naszej historii w tym temacie, no to zapraszam na odcinek. Pierwsza najważniejsza rzecz, którą musicie mieć, to gotowość malucha do tego, żeby go odpieluchować. Że on już gdzieś tam myśli o tym, żeby robić na nocnik, albo gdy robi kubkę siku, to gdzieś tam się chowie, że ma świadomość tego, że coś się dzieje, nie? Że już ta pielucha trochę widzi, że coś jest nie tak, trochę coś tam odczuwa. Natomiast dziecko Wam nigdy nie powie, że tak, ono tutaj już na nocnik, chyba że zdarzają się takie przypadki, natomiast w to nie będziemy wchodzić. Ja też Wam powiem, jak się ustosunkowaliśmy do tych wszystkich zaleceń specjalistów, które gdzieś tam krążą to po internecie i jak to przełożyliśmy na takie warunki oczywiste, domowe, prozaikę życia po prostu. Gotowość malucha to pierwsza rzecz i kiedy maluch jest gotowy? Różnie. Czasami nawet koleżanka mi powiedziała, że roczne dziecko, gdy jej dziecko dobrze siedziało, to sadzała na nocnik i w ogóle ten etap odpieluchowania gdzieś samoistnie się wykruszył. Natomiast nie, my nie mamy takiej sytuacji. Czasami jest to dziecko, które ma 1,5 roku, 2 lata, 2,5, więc wszystko zależy od dziecka. Mikołaj miał niecałe 2,5 roku, gdy podjęliśmy próby odpieluchowania. Pierwsza próba była, gdy miał 1,5 roku i nie skończyła się dobrze. To było jeszcze po prostu za wcześnie. Także podjęliśmy próbę między świętami a Sylwestrem. To był taki czas, gdzie mieliśmy 100% uwagi, nie mieliśmy pracy, wszystkie rzeczy poszły na bok, my byliśmy tylko i wyłącznie sfokusowani na dziecku i na swoim takim życiu domowym, więc stwierdziłam, tak, to jest ten czas. I to właściwie podjęłam decyzję tak z godziny na godzinę. I tyle. Całość, tak jak mówiłam wcześniej, zajęła nam te 3 dni, które gdzieś tam były stresujące, natomiast strach ma wielkie oczy i tutaj od razu mogę Wam o tym powiedzieć, że nie ma się czego stresować i nie ma się czego bać, tylko trzeba się do tego odpowiednio przygotować, żeby było ok. Czy nakładka na toaletę, czy nocnik? Wszystko zależy od Waszego dziecka. Nasz Mikołaj w ogóle nie chciał nocnika. Raz się zraził, bo gdzieś tam ten nocnik miał wyjmowane wnętrze i po prostu gdzieś tam się może przyszczypał czy coś i nocnik poszedł zupełnie B. Postanowiliśmy od razu przejść na nakładkę na toaletę i to było dla nas super rozwiązanie, więc możecie też spróbować tego u siebie. Jak zaczynamy? Zaczynamy tak, że totalnie odrzucamy pampersy, pieluchy i inne tego typu rzeczy. Zupełnie dziecko chodzi od razu już w majteczkach, mamy tych majteczek przygotowanych dużo w razie awarii i je wymieniamy na bieżąco. Bardzo często idziemy i sadzamy się na nocnik. Mikołaja też braliśmy jakby ze sobą, gdy na przykład ja szłam siku i tak dalej, żeby widział, o co chodzi. Gdy dziecko już jest na tyle rozumne, że jesteśmy w stanie mu wytłumaczyć, że siusiu robimy na toaletę czy tam na nocnik, to już jest połowa sukcesu, tak na dobrą sprawę, bo to już się zaczyna kluć myśl, że trzeba to robić po prostu inaczej. I gdy dziecko się zsika, to od razu informujemy, że to robimy po prostu na nocniczek, że nic się nie stało i tak dalej. Najgorsze jest wywierać na dziecku takie poczucie winy, że zrobiło coś nie tak. O, znowu się posiusiałeś i coś tam, coś tam, coś tam. Nie, u nas absolutnie w ogóle tego nie było. Zupełnie wyrzućcie takie myślenie, ponieważ to działa w odwrotną stronę. Nie motywuje dziecka, tylko go peszy, zawstydza i to jest strasznie zła opcja. Zresztą postawcie się w takiej sytuacji, gdyby ktoś Wam cały czas leciał na psychice, że robicie coś źle, 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 to nie uzyska takiego efektu, że Wy zaczniecie robić to dobrze, tylko będziecie mieć na to
wyrąbane i w końcu stwierdzicie, że w ogóle to rezygnujecie z tej roboty, no nie? Więc absolutnie nie wywieramy żadnej presji, tłumaczymy zawsze na spokojnie i na ten spokój się nastawcie. To jest bardzo, bardzo ważna rzecz, żeby tych pokładów spokoju nagromadzić bardzo dużo, bo wszystko zależy od dziecka. Bieluszki poszły w kąt i zaczęliśmy naszą przygodę. Na początku, pierwszy dzień, może zacznijmy od tego pierwszego dnia, jak to wyglądało w praktyce. Mówiliśmy, że jedziemy siku, właściwie siku nie lądowało, tylko mieliśmy dwie awarie w pierwszy dzień. Słuchajcie, dosłownie dwie awarie i po tych dwóch awariach zaskoczyło. Od razu wytłumaczyliśmy, o co chodzi, jak to wygląda i pierwsze siku było nagrodzone ogromnymi brawami, wszyscy się po prostu strasznie tutaj cieszyliśmy i to był sposób, to było coś. Potem Mikołaj sam chciał biec na siku, pomimo tego, czy mu się chciało, czy nie chciało, żeby tą nagrodę, tą euforię, to szaleństwo w domu, gdzie psy szczekały, skakały, myśmy się cieszyli, jeszcze raz po prostu powtórzyć. Wszystko wyłożyliśmy matami, tymi podkładami takimi, które dajemy do łóżeczka. Całą sofę, ponieważ wtedy właśnie zrobiliśmy sobie taki dzień w salonie. Wiadomo, że jeżeli ktoś ma płytki, to się tym nie przejmuje. Jeżeli ktoś ma panele i sofę, która może namoknąć, no to warto to po prostu zabezpieczyć. Także my poukładaliśmy sobie wszędzie podkłady na sofę. Przykryliśmy to po prostu kocem, żeby to tak nie rzucało się po oczach, że coś się pozmieniało. Tylko po prostu zrobiliśmy, że to będzie fajna zabawa i tak dalej. Żeby zabezpieczyć te elementy, które ciężko byłoby po prostu wyczyścić. I tak to wyglądało. W pierwszym dniu później zdarzyła się jeszcze jakaś tam awaria wieczorem. I wedle tego, jak wszyscy nam mówili, stwierdziliśmy, że na noc też nie damy pieluszki, bo to będzie dobre rozwiązanie, bo tak wszyscy mówili, że jeżeli dasz na noc pieluszkę dziecku, to ono w ogóle mu się wszystko pomiesza i odrzuci się od tego nocnika i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, może w przypadku niektórych sytuacji tak. My mieliśmy potop w łóżku po nocy i stwierdziliśmy, że to nie jest dobre rozwiązanie. Na noc normalnie będziemy zakładać tą pieluszkę, żeby w razie czego było, i nazwaliśmy ją po prostu specjalnymi majteczkami do spania. Nie mówiliśmy pielucha, nie mówiliśmy pampers, nic z tych rzeczy, tylko majteczki do spania. To też było dobrym rozwiązaniem. Ja w pewnym momencie brałam pod uwagę takie specjalne spodenki z AliExpress, nawet je kupiłam. Część z Was widziała to na vlogach i tutaj chyba nadszedł czas, żeby podsumować to, bo te spodenki jak szybko były założone, tak szybko wylądowały w koszu, ponieważ straszliwie odparzały. Słuchajcie, one w ogóle nie oddychają, więc jeżeli chcecie te takie ceratowe spodenki do spania, że niby zabezpieczą łóżeczko i tak dalej, nie, to już lepiej dać zwykłą pieluszkę, bo te spodenki po prostu robią więcej szkody niż pożytku, przynajmniej w naszym przypadku, i zupełnie to się nie sprawdzało. Następnego dnia już było o wiele lepiej, zdarzyła się po prostu jedna awaria i to tylko i wyłącznie dlatego, że wyszliśmy na zewnątrz, była tak super zabawa, że po prostu nie myślało się o rzeczach przyziemnych i tak się wydarzyło. I to była jedna awaria w ten drugi dzień. Po tej awarii już nie było żadnej kolejnej. Staraliśmy się robić to często, gdy mieliśmy taki harmonogram, że co tą półtorej godziny gdzieś tam myśleliśmy o tej toalecie, też obserwowaliśmy bacznie, jak sprawa wygląda przed zabawą, w trakcie zabawy, po zabawie. Sadzaliśmy po prostu i było ok. Potem Mikołaj sam zaczął nam mówić, że on chce siku. To było końcówką drugiego dnia, początkiem trzeciego. Po tym czasie, jak teraz jesteśmy już ponad pół roku po odpieluchowaniu, awarie zdarzały się w ogóle. Jedną może naliczę. Dosłownie jedną. Pięknie to u nas poszło. Bardzo ważna była po prostu ta uwaga, ten czas, regularność w sadzaniu na toaletę, baczne obserwowanie, jakby nagradzanie, ale nie chodzi o żadne zabawki czy coś tam, tylko chodzi o samą tą euforię i emocje, które towarzyszą sukcesowi, którym jest zrobienie siku na toaletę czy nocnik. I to było najlepsze rozwiązanie i najfajniejsza też zabawa tego wszystkiego, żeby zobaczyć, jak rodzice wariują i się cieszą i w ogóle jest z tego mega fan, więc tak spróbujcie to zrobić. Bardzo ważne, żeby być konsekwentnym i w trakcie tych trzech dni nie jedźcie nigdzie, do żadnego sklepu, do rodziców, czy gdzieś tam, nie zmieniajcie dziecku miejsca, bądźcie po prostu w domu, miejcie ten czas i róbcie to regularnie, przewidźcie sobie te trzy dni, żeby właśnie być sfokusowanym tylko po prostu, załóżmy, na tej łazience i do tej łazienki zmierzać regularnie, często, żeby nawet gdy dziecko nie wie, że jeszcze chce, to żeby to po prostu wylądowało tam, gdzie ma być, i wtedy cieszymy się bardzo, bardzo mocno.
Jak wygląda spanie? Bo w świetle tego, co powiedziałam chwileczkę temu, to wszyscy mówią, że danie dziecku pampersa czy tam pieluchy na noc rozreguluje nam cały system i w ogóle dziecko znowu poczuje ten jakby komfort robienia w pampersa i po prostu przestanie robić na toaletę. Nie, ponieważ dziecko czuje komfort niechodzenia z mokrym pampersem. Po prostu. Absolutnie nie wpłynęło to na nasze zachowania toaletowe w ciągu dnia, a zabezpieczyło jednocześnie łóżeczko. I na początku faktycznie te noce były takie, jak były wcześniej, czyli ten pampers był przelany. Gdzieś tam się zdarzyło, że Mikołaj się obudził w nocy i chciał siku i nam powiedział, natomiast zazwyczaj ten początek był taki, że ta mata, pampers, łóżeczko było do zmiany. Na ten moment, po jakichś 2 miesiącach, zauważyliśmy, że Mikołaj już zupełnie nie robi siusiu w nocy, ale ten pampers w razie W po prostu zostawiliśmy. I tak samo było, gdy gdzieś jechaliśmy. Słuchajcie, do sklepu, to była też zima, czy tam wczesna wiosna, więc było po prostu zimno. I przelanie się w sklepie, to nie jest tak jak w lecie, że wiecie, wymienimy sobie i tak dalej. To był śnieg, to było zimno. No to był mróz, wymiana, załóżmy, pranie całego fotelika, bo jak się zaleje fotelik, no to co wtedy? Więc na takie wyjazdy też zakładaliśmy pieluszkę, aktualnie już jej po prostu nie mamy. Jest rezerwowo na noc i właściwie tyle. Jak wyglądała drzemka w ciągu dnia? Tak samo jak w nocy, mówiliśmy, że zakładamy majteczki do spania i Mikołaj szedł spać. Aktualnie nie ma z tym odpukać żadnego problemu i wszystko śmiga jak u dużego chłopca. Także Mikołaj zawsze już wie, że trzeba robić do toalety. Nie zdarzają się nam awarie, jest naprawdę bardzo szybko to wszystko załapał. I jeżeli chodzi o to moczenie w nocy, to tutaj musicie wziąć pod uwagę tak samo cierpliwość, to przede wszystkim, i musicie wziąć pod uwagę, że dziecko musi dojrzeć, a właściwie jego układ moczowy musi dojrzeć do tego, żeby taki okres czasu trzymać to siku po prostu, i że dziecko się gdzieś tam w nocy moczy, to znaczy, że po prostu jeszcze do tego nie dojrzało i jeszcze jest niegotowe. Temu trzeba dać po prostu troszeczkę więcej czasu. U jednych jest to szybciej, u innych jest to wolniej. Natomiast to jest moje doświadczenie, ja się dzielę, tak jak mnie prosiłyście po prostu, absolutnie nie namawiam, że tak musicie zrobić. Natomiast jest to fajne rozwiązanie, ponieważ daje Wam możliwość odpieluchowania bardzo szybko. Bo odpieluchowywanie tak na raty w przeciągu tych miesiąca, 2 miesięcy frustruje Was, frustruje dziecko i nic z tego dobrego nie wynika. Lepiej zrobić to raz a porządnie, niż rozwlekać sobie to na taki okres czasu, co jest zupełnie, zupełnie niepotrzebne. I właściwie to tyle z moich rad. No, najważniejsze co jest, to po prostu fajne majteczki, które kupimy i teraz oznajmiamy dziecku, że tak, to jest ten czas, że już jesteś dużym chłopcem, dużą dziewczynką i robimy tak jak mama i tatuś. Wiecie, przekazanie tego, że to już jest kolejny etap i dziecko też jest z tego dumne, że wstąpiło na jakby szczebel, level wyżej, więc to też jest taka fajna forma uzmysłowienia tego dziecku, gdy jest już starsze. Wszystko jest do zrobienia. Strach ma wielkie oczy, tak jak powiedziałam, i wcale to nie było takie trudne, jeżeli podchodzimy do tego konsekwentnie przede wszystkim i z dużą dozą cierpliwości i uśmiechu. Dziecko nie może widzieć, że Wy się denerwujecie, nawet jeżeli Wam zaleje tą sofę, czy tam łóżko, czy coś tam. No nie denerwujcie się, bo to są 2 kroki w przód, 3 w tył. Musicie się nastawić, że taka awaria może wystąpić i gdzieś tam ten dywan może iść do prania. Natomiast jeżeli chcecie to zrobić fajnie i bez stresu i dla Was, i dla dziecka, no dla Was będzie trochę większy, to lepiej nastawić się z tą cierpliwością i tak do tego podejść na śmiesznie. Nic się nie stało, zdarza się i lecimy dalej, następnym razem będzie lepiej, niczym się nie przejmuj, bo to też jest tak, że dziecko jak zajarzy już, że trzeba robić na nocnik, a gdzieś mu się zdarzy ten wypadek, to jest zawstydzone. Wiecie, czuję się źle z tego powodu i tak dalej, i tak dalej. I my, wywołując jeszcze jakiś na niego nacisk, pogarszamy jego nastrój i taką pewność siebie. Więc obracając to, że
spokojnie, nic się nie stało, mama się nie gniewa w żaden sposób, takie rzeczy się zdarzają i tak dalej, i tak dalej. Następnym razem będzie lepiej, pobiegniemy szybciej, zobacz jak szybko biegniemy do tej toalety, zrobimy wyścigi, no nie? Będziemy się świetnie bawić, posłuchamy jak woda leci w toalecie, sam spłukasz w toalecie albo coś takiego, no to to są takie bodźce, które stwierdzają, że dziecko ma wrażenie, no nic się nie stało, nie? Dam radę następnym razem. Mama tak mówi, tata tak mówi, tak będzie, nie? Razem damy radę. Przynajmniej tak to wyglądało w naszym odczuciu, że to była dobra forma takiej wspólnej relacji, jeżeli chodzi o to odpieluchowanie. No i właściwie to tyle. Tak to wyglądało. Szybko to przebiegło, było bardzo łatwo. Bo teraz latem może jest trochę przyjemniej, ponieważ nie ma tego mrozu i tego stresu towarzyszącego, że gdzieś tam jest zimno, dziecko się przeziębi albo coś takiego, no bo jakby nie było, dzieciaki już są dość spore i tych siuśków też nie jest mało, nie? Może być to łatwiej, może być to trudniej, bo może dziecku będzie bardziej to obojętne, wiecie, bo te siuśki nie chłodną tak szybko, wiecie o co chodzi. Natomiast warto spróbować i ja jestem bardzo ciekawa, jak to u Was przebiegnie. Koniecznie podzielcie się w komentarzu, gdy zrobicie to odpierchowanie jakby z nami. Mam nadzieję, że to wszystko się przyda i nie martwcie się, że dziecku dajecie tego pampersa na noc, tylko nazwijcie to po prostu inaczej. Fajnie wymienić na przykład zwykłe pampersy na pantsy, żeby to były takie faktycznie majteczki i tak dalej, więc to będzie takie spoko rozwiązanie. Nie martwcie się o to. Mimo wszystko lepiej, żeby dziecko spało w pampersie i ten pampers chociaż część tych siuśków pochłonął, niż spało w mokrym łóżeczku, bo właściwie jeden sik to już jest zalane całe łóżeczko, więc tutaj weźcie to po prostu pod uwagę, że to chyba jest mimo wszystko lepsza alternatywa. Natomiast możecie spróbować tak jak my, może u Was dziecko zajarzy szybciej albo od razu będzie mu łatwiej w ten sposób, że tego pampersa w ogóle nie będzie. Podzielcie się też swoimi doświadczeniami w komentarzu, zachęcam do tego bardzo, bardzo serdecznie. No i trzymam kciuki za Was i za Wasze maluchy, że pójdzie to szybko i bezproblemowo. Ja się tym strasznie stresowałam, okazało się, że nie było czym, więc się bardzo ucieszyłam. No i teraz pora na Was. Mam nadzieję, że troszeczkę pomogłam i że film będzie dla Was przydatny i że pójdzie szybko, sprawnie i przyjemnie i zapomnijcie już o pieluchach. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Żegnam się z Wami. Buzia, bye!